marynarkę, bo zobaczcie, jakie ona ma plecy. Zakładając do niej marynarkę, powodujemy, że sukienka staje się kreacją formalną. Żakiet tak jak spisuje w nas pewien kanon, dodaje nam takiego charakteru powagi i kobieta prostuje się i powoduje właśnie to wrażenie, że jest taka bardziej, no, bardziej kobieca i formalna. Druga jest to tradycyjna mała czarna, która chyba nigdy z mody nie wyjdzie i myślę, że każda z pań ma na swojej szafie. A może się mylę. Zamiast małej czarnej może panie mają małą czerwoną albo małą białą. Jak to sami jest? Jakie macie? Czarna jednak, tak? Tak. I taką właśnie małą czarną możemy też praktycznie założyć na każdą okazję. A uzupełniona jeszcze w szpilki, no, dodaje nam tylko charakteru kobiecości. Jeżeli na przykład założymy do niej gruby sweter i założymy baleriny, wiemy, że możemy iść na spacer z psem, z narzeczonym, z przyjaciółką. I ostatnia nasza modelka. Ona sobie zwykłe czarne spodnie i troszeczkę bardziej elegancką bluzkę. Bluzkę możemy wyciągnąć w zależności od tego, czy chcemy podkreślić talię, czy też zatuszować bardziej wystający brzuszek. Ja myślę, że takie spodnie są też bardzo ważną bazą w naszej szafie i pomagają no, w codziennych trudach zastanawiania się, co ja na siebie założę i co zostawić na kolejny sezon. Teraz dziewczynkom dziękujemy. A co